właściwie nie muszę przedstawiać bohaterki głównej dzisiejszego wydarzenia, pani Elżbiety Erban. Realizujemy projekt pod nazwą Moja Ojczyzna, który nawiązuje do wiersza naszego patrona Cypriana Kamila Norwida. I na ten projekt udało nam się uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję Państwu, żeście poświęcili dla mnie swój czas i żeście Państwo tutaj dla mnie przyszli, żeby posłuchać tego, co chcę Państwu powiedzieć. A chcę powiedzieć o losach mojej rodziny, które tak samo były losami milionów Polaków, bo przecież oni nie odznaczali się niczym nadzwyczajnym. To były losy milionów Polaków, które próbowały z całych swoich sił odzyskać niepodległą Polskę. Przypuścili szturm do tego fortu przez rzekę i zdobyli fort. Ale niestety z małymi stratami, ponieważ Liskula w ten czas został ciężko ranny. To była już 11 rana, wyobraźcie sobie. Został przewieziony do Wujku, też tam w Taszczu. Został przewieziony na Węgry i w jakiejś miejscowości węgierskiej wyleczony i wrócił z powrotem do oddziałów strzeleckich, do oddziałów regionowych. No, widzicie, to za pierwszą służbę, odznaka pierwszej brygady. Nad Stochem wręczenie odznaki za pierwszą służbę. Piłsudski wręcza mu odznakę swojemu ukochanemu chłopcu, bo tak go nazwie, mój ukochany chłopiec. Pojechał i zdobywał miasto ukraińskie, małe miasteczko ukraińskie. Nie wiadomo, jak się to stało. Przy szturmie żołnierzy polskich Ukraińcy strzelali z karabinów maszynowych i Liskula dostał ciężki pocisk prosto w pachwinę. Żyły. Nastąpił straszliwy krwotok. Zaraz do szpitala. Lekarze spędzili całuteńką noc nad jego łożem, ratując mu życie, a on nie wiedział, że umiera. Cały czas opowiadał o swoim domu, o tym, że niedługo będzie brał ślub, swojej narzeczonej. Nie wyobrażał sobie, że umiera. Dopiero nad ranem powiedział mamu. I to było jego ostatnie słowo. Mój wuj, który był strasznie przywiązany, wuj Demel, generał, w ten czas jeszcze nie był generałem, tylko był kapitanem, a później już majorem, uczył się od Lisa Kuli, jak się przeprowadza z Lizjady, bo Lis Kula za swojego życia na Ukrainie potrafił postawić potrafił rozbudować wywiad polski. Myśmy mieli doskonałe informacje o wszystkim, co się dzieje w armii rosyjskiej i na frontach austriackich i niemieckich, ponieważ Lis Kula jakimś genialnym swoim sposobem rozbudował wywiad. I wuj mój uczył się od niego tego i dlatego później był szefem wywiadu polskiego na Rosję. Babcia płakała. Brat młodszy ojca płakał, siostry płakały. Aha, Józio dostanie w skórę od taty, ale Józio nie dostał. Nazajutrz rano wstali wszyscy z krzywymi minami, no wiadomo co się będzie działo, będzie piekło w rodzinie. No więc ojciec poszedł, pożegnał się z matką, z rodzeństwem, poszedł do gabinetu swojego ojca, a dziadu był bardzo surowy był. Synem powstańca styczniowego, ale był strasznie surowy. No i myśli sobie, za chwilę mnie wypchnie z tego pokoju i nie pożegna się ze mną. Podchodzi, całuje ojca w rękę, mówi, że się chciałem się pożegnać, jadę na front. A dziadek tak stał, patrzył się na niego. A później go objął, ucałował i powiedział, wiesz, jakbyś zrezygnował, to miałbym cię za szubrawca. No i ojciec poszedł.
pojechał do Krakowa, tam go wcielili do jednostki i tą jednostkę wysłali aż za, na Polesie. W 95, tak. 95. Tak, tak, bo ojciec żył w 2000 roku, ojciec zmarł. Tak. A zaraz po wojnie to ojciec dostał krzyż, tak zwany krzyż niepodległościowy, ojczyzna swojemu obrońcy. I został żołnierzem zawodowym, później poszedł na szkołę oficerską i był na Cytadeli w Poznaniu aż do roku 1939. Oczywiście mogłabym jeszcze dużo opowiadać na ten temat, ale ponieważ ogranicza mnie czas, więc chcę tylko pokazać Państwu, o, to jest moje życie, to jest rok 43, ja z moją mamą w czasie okupacji. To zdjęcie u góry protokołuje jako solidarnościówka pierwsze posiedzenie Solidarności u nas w Bolesławcu na zakładzie chemicznym Wizów. Tutaj podpisuję w Szczecinie moją książkę wydaną Kochankowie Burzy o powstaniu styczniowym. Tutaj jestem odznaczona w 2015 roku przez prezydenta Bolesławca statuetką za promocję naszego miasta. O Polsko, Polsko, święta, bogobojna, jeśli kiedy jasna i spokojna, obróciwszy swoje rozświetlone oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy, Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij ty o nas, o wspomnij. Wszak myśmy zrobili z twojego nazwiska pacierz, co płacze. I piorun, co błyska. Dziękuję.